Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam Cię serdecznie, Marcin z tej strony. Kolejne trzecie zadanie od Ernesta w ramach darmowych korepetycji. Zadanie jest następujące, trochę takie właśnie z planimetrii, aczkolwiek na pograniczu raczej gimnazjum niż szkoły średniej. Takie miałem przynajmniej wrażenie, bo podobne zdania się robi w gimnazjum. Zobaczcie. Koniec godzinowej wskazówki dworca zegarowego porusza się od godziny 12 do godziny 16 i zakreśla drogę równą 50,24 cm. Tak, czyli porusza się stąd i tak naprawdę to jest taka droga jakby odtąd. Cyk, 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 cyk. Później leci tu dalej. Tak, i tutaj jest koniec. Tak, tu jest początek, tu jest koniec. OK. Jaką długość ma ta wskazówka? Tak? I jaką prędkość liniową porusza się, z jaką prędkością liniową porusza się ta wskazówka? W obliczeniach przyjmij, że pi równa się 3,14. Oczywiście ta nasza wskazówka zakreśli część tylko z całego koła. I teraz pytanie, jaką część ona zakreśli? Ano zakreśli ona 1/3 tego koła. Dlaczego? No ponieważ od 12 do 16 są 4 godziny, od 16 do 20 są kolejne 4 godziny i od 20 do 12, czy też 24 znów są 4 godziny. Czyli z całych 12 godzin on zakreśla tylko 4 godziny, a przecież to jest 1/3 całego obrotu. Jasne? W związku z czym, skoro całość to jest 360 stopni, jak podzielę to na 3 albo wezmę z tego właśnie 1/3, to mi wyjdzie, że ten mój kąt tutaj to jest oczywiście 120 stopni. Tak samo jest tutaj i tak samo jest tutaj. Oczywiście cały kąt 120, 120 i 120, 360. No i teraz po co mi to było? Ano po to mi to było, że mi podali, że zakreśla ona drogę długości 50,24 cm. Czyli zakreśla ona pewien łuk, a wzór na łuk to było alfa przez 360 stopni razy 2 pi r. Przy czym r to jest promień, czyli to jest właśnie długość tej wskazówki. OK? Czyli zamiast l wpisujemy 50,24. Zamiast alfa wpisujemy 1/3. Może inaczej. Zamiast alfa wpiszemy 120, a tu będzie 360. Dwójkę przepiszemy i zamiast pi wstawimy, tak jak mówią, 3,14. I razy nasz promień. Ja to sobie od razu podzielę przez 3,14. Przy okazji wyjdą mi bardzo ładne liczby, przynajmniej powinny wyjść bardzo ładne liczby. Biorę kalkulator, mnożę sobie 50,24 podzielić przez 3,14. Elegancko wychodzi, zamiast tego 5,24, 16. Tutaj oczywiście się skróci 1/3, czyli tu wyjdzie 1/3 razy, no dwójka zostanie i r zostanie, czyli będzie 2r. Pomnożę sobie to przez 3, żeby pozbyć się ułamka. 16 razy 3 to jest 48, to są dwa promienie. Podzielę to sobie przez 2, czyli przez to, co stoi przy niewiadomej. Czyli wychodzi nam, że nasz promień równa się 2. 24. No, bo już myślałem, że błąd. No i faktycznie odpowiedź, że ta długość promienia to jest 24. OK, no i teraz co dalej musimy zrobić? Ano musimy zrobić kolejną rzecz, a mianowicie w podpunkcie B, z jaką prędkością liniową porusza się ta wskazówka. Czyli skoro my już wiemy, delayed, że promień jest równy 24xv, to oczywiście napiszmy sobie wzór na prędkość, tak? Bo jest z jaką prędkością? Prędkość to jest, co to jest? Droga, którą przebył przez czas, tak? Czyli nasza prędkość to jest droga, którą przebyła ta wskazówka, to jest przecież długość tego łuku 50,24 cm. Natomiast czas to jest od godziny 12
do godziny 16, czyli 4 godziny. Ok? Jeżeli sobie to oczywiście podzielimy, 50 na 4 to jest 12, 224 na 4 to jest 56 i jednostka to są centymetry na godzinę. Czyli w ciągu godziny przemieści się o 12,56 cm i jak najbardziej ta odpowiedź również jest. I tyle. Jeżeli podoba Ci się, w jaki sposób tłumaczę zadania, śmiało dawaj łapkę w górę, oczywiście pytania w komentarzach. I zawsze możesz zostać moim patronem. A co to jest? To zaraz zobaczysz, jak skończy się ten film przy ostatnich 20 sekundach.